W sobotę 1 grudnia w sali restauracyjnej Browaru Zamkowego w Cieszynie odbył się 6. Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego. W pierwszej części spotkania pod hasłem Polka po wyborach Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn, zaprosiła do wspólnej dyskusji burmistrzynie, radne i ekspertki. Rozmawiano o tym, czy i jak można zrobić porządek kobiecą ręką w przestrzeni publicznej Śląska Cieszyńskiego. Panel spotkał się z dużym zainteresowaniem. Panel Polka po wyborach przyniósł nam mnóstwo ciekawych informacji i nawet deklaracji ze strony kobiet, które objęły rządy albo które kolejną kadencję pełnią swoje funkcje w samorządach. To jest super. Zobaczyłyśmy gremium kompetentnych osób, dla których cele są takie same jak dla nas. Chcemy dobra w przestrzeni publicznej, chcemy piękna, chcemy porządku. Po panelu politycznym przyszedł czas na relaks. Ilona Krzępek zaprosiła uczestników kongresu do wysłuchania wykładu o zarządzaniu stresem i o tym, czy świąteczną gorączkę można skutecznie łagodzić. Tak jak te atrybuty dla naszych polityczek były ważne, czym się posługują, czy miotłą, czy lupą, czy tworzą okrągły stół, tak tutaj sztuka psychologii na tym polega, żeby poprzez działanie, nawet mentalnie przeprowadzone, żeby utrwalić sobie myśl o tym, że warto zmienić swoje nawyki. Nie zabrakło też krótkiej lekcji oddychania. Instruktor jogi Damian Krzępek pokazał uczestnikom kongresu prawidłowe techniki i sposoby, a ponieważ było to spotkanie głównie kobiet, to wspomniano także o modzie. Panel o zdrowym stylu i elegancji prowadziły stylistki Monika Moll i Renata Owczarzy. Minimalizm to nowy trend, również jeśli chodzi o sposób naszego noszenia się, czyli mało ciuchów, garderoba kapsułowa. Jak to zrobić, żeby ten porządek w szafie przyniósł nam rozwiązanie w postaci kilku ciuchów, kilku gadżetów, dodatków i pozwolił dostosować ubrania dobrej jakości do różnych potrzeb. My w naszej ostatniej gazecie umieściłyśmy artykuł naszej koleżanki z WSB, pani doktor inżynier Jadwigi Malkiewicz, o trujących ubraniach. No i nauczyłyśmy już całą rzeszę kobiet czego? Zanim kupisz ciuch albo go włożysz, odginasz podszewkę i sprawdzasz, z czego jest zrobiony, jak z wiskozy, okej. Szósty Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego zakończył się świątecznymi warsztatami i poczęstunkiem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.